Tropiciele w Muzykowicach. Żywioł teatru operowego. To projekt, w którym wzięły udział dzieci ze szkoły podstawowej Omega w Katowicach. W ramach warsztatów zapoznały się z elementami składowymi teatru operowego, przestrzenią i pracą artystów. Młodzi tropiciele zdobyli szereg sprawności. Pogromca tanecznych kroków, odkrywca dyrygenckich tajemnic, mistrz wcieleń, chórmajster, konstruktor scenicznych rozmaitości. Wynik twórczych zmagań zaprezentowano w formie happeningu z udziałem uczestników. Dyrygowanie, a ten, który dyryguje, kim byliście? Dyrygentem. A dyrygent też potrzebuje oczywiście... batuty. Dyrygent jest od tego, żeby przygotować orkiestrę i nauczyć ją, co właśnie ci inni muzycy mają, w którym miejscu i po to, żeby to wszystko bardzo ładnie tak wspólnie zabrzmiało. Do góry. Wielki kompozytor związany z Wiedniem. Wiemy, gdzie Wiedeń leży? W Austrii. Doskonale. Więc Beethoven jest jednym z trzech klasyków wiedeńskich. Super, słuchajcie. Bardzo jest dobrze. Z tą różnicą, że zobaczcie. Tu jest mnóstwo miejsca. Jak wielką moc posiada śpiew. I ostatni raz. Rozstrasza troski, koi gniew. Wielką moc posiada śpiew, posiada śpiew.
bin, bin, cztery razy. Bin, 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 ben, 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 bon, 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 bon. Uwaga. Niech każdy z was robi takie ładne, duże ruchy, których żeście się nauczyli, dobra? Żeby to nie było tak... Jakbyście się od mógł ogarniali. Dobra, tylko... Paradoksalnie po koncertach takich wymagających najbardziej bolą mnie nogi.
nie ręce od machania, ale nogi od ciągłego stania.